poszły konie, po betonie, rzecz jasna, te mechaniczne. O ich specyfice opowiadał nam Piotr Protasiewicz, który kartingi ma w małym palcu, a przynajmniej miał, bo jako młodzik odnosił w tym sporcie duże sukcesy. Tu przede wszystkim polega na tym, żeby jechać płynnie, upływowo. Każde zrzucenie wózka, czyli wprowadzenie go w poślizg, powoduje utratę szybkości, bo on nie ma tyle mocy, żeby z tego łuku takim ślizgiem czy driftem kontrolowanym, umówmy się, wyjechać szybko. Także tutaj przede wszystkim opływowa jazda, minimum jakichś takich zarzuceń, poślizgów, to jest recepta sukcesu. Karting to niestety nie ekskluzywny Pontiac. Tu kierownica jest wyzwaniem nie mniejszym niż zwycięstwo po ostrej walce. Co do kierownicy, no wspomagania brak, ręce bolą już po 5 okrążeniach, praktycznie tak jak po dobrej wspinaczce. Na kierownicy mamy taki moduł, że tam widzimy sobie jakie czasy, na którym kółku jakie czasy robiliśmy. To pozwala się trochę skoncentrować, stwierdzić, czy na przykład poprzednie kółko szybciej pojechaliśmy, czy może lepiej, czy któryś zakręt tam lepiej po prostu poczuliśmy i wtedy możemy się uczyć na błędach. Przed startem finałowym wyróżniał się Adam Strzelec i bynajmniej nie chodzi tu o lodowego rożka. Parę słów o kasku, bo on taki jest nietypowy, prawda? Tak, zespół, który buduje samochody marki Bugatti, mnie to zaprojektował. Z zahamowania mam spoiler. Jak ruszam, to jest bardziej aerodynamiczne. No i jak to się sprawdza w praktyce? W ogóle się nie sprawdza. Trzygodzinny finałowy maraton wygrał zespół ACR Port 2000.